Jak mówi stare przysłowie, gdy kukułka kuka w maju, spodziewaj się urodzaju. Czy jakoś tak. Na pewno będą za to świetne xboxowe tytuły. Jeśli jesteście fanami klasycznych survival horrorów, to czeka Was nie lada gratka, gdy 9 maja pojawi się Crow Country. Akcja rozgrywa się w parku rozrywki, w którym coś poszło bardzo, bardzo nie tak i jest hołdem dla takich tytułów jak oryginalne Resi z elementami sterowania Tank Controls i naprawdę przerażającą atmosferą. I jak wszystkie te gry, w samym jej sercu kryje się tajemnica związana z założycielem parku rozrywki, który zniknął w tajemniczych okolicznościach. Jeśli jesteście miłośnikami sieciowych ARG i Creepypast, to ta gra powinna przypaść Wam do gustu. A to premierowy tytuł w Game Passie. Little Kitty Big City trafi do usługi 9 maja. Ta przygoda z otwartym światem pozwala nam wcielić się w uroczego kociaka, który eksploruje kolorowe miasto i próbuje znaleźć drogę do domu. Na przekór staremu powiedzeniu o ciekawości i kotach, z pewnością warto sprawdzić każdy zakamarek tego miejsca. Jest ono pełne zwierzaków, które można poznać, zadań do wykonania i okazji do wywołania absolutnego chaosu. A o to przecież chodzi w byciu kotem. A co może być najważniejsze, możecie też zebrać całą gamę przezabawnych nakryć głowy, w które możecie wystroić swojego kociaka. 16 maja przyjdzie czas na powrót do przyszłości, a konkretnie do cyberpunkowej przyszłości serii Read Only Memories. Całe 9 lat po oryginalnej grze, Read Only Memories Neurodiver pozwala graczom powrócić do dziwnego, kolorowego świata Neo San Francisco. Wcielając się w agentkę obdarzoną niesamowitymi mocami parapsychicznymi, będziemy prowadzić śledztwo w sprawie tajemniczej istoty, zwanej Złotym Motylem, która zdaje się mieszać w ludzkich wspomnieniach. Zupełnie nowa historia osadzona w znajomym otoczeniu, z mieszanką nowych i starych postaci, Neurodiver to idealna propozycja zarówno dla nowych graczy, jak i fanów pierwszej odsłony serii. I wszyscy możemy rozkoszować się stylową pikselową grafiką i kojącą syntową ścieżką dźwiękową. Kolejny rozdział sagi Senui rozpocznie się 21 maja i tym razem będzie miał charakter osobisty. Znaczy, ostatnim razem też chyba było dość osobiście, w końcu brutalnie zamordowali jej faceta. W drugiej odsłonie tej epickiej trzecioosobowej serii gier akcji, Senua udaje się na Islandię, by pomóc uwolnić tamtejszych mieszkańców od okrutnego tyrana, który sprawuje nad nimi władzę. Można śmiało powiedzieć, że złoczyńca nie ustąpi bez walki, a przemodelowany system walki Hellblade 2 gwarantuje, że będziecie rozkoszować się każdym soczystym fragmentem rozgrywki. Podobnie jak pierwsza gra, ta również zapowiada się na absolutną petardę dzięki oszałamiającej grafice motion capture i jeszcze doskonalszym dźwiękom. A na dodatek gra będzie dostępna już od dnia premiery w Game Passie. Czy Hellblade 2 jest Waszą najbardziej wyczekiwaną premierą 2024 roku? Dajcie nam znać w komentarzach. Wreszcie gra, w której można zaginać rogi kartek. Paper Trail to logiczna gra typu top-down osadzona w bajecznie złożonym papierowym świecie. Wcielamy się w Paige, aspirującą studentkę, która po raz pierwszy opuszcza dom, by odbyć długą i żmudną podróż na uniwersytet. Mogłaby pewnie wskoczyć do pociągu, ale to chyba nie byłoby tak ciekawe. Zamiast tego będziemy przemierzać lasy, jaskinie i inne lokacje, składając strony świata gry, by znaleźć sposób na ominięcie napotkanych przeszkód. To naprawdę wyjątkowa gra z pięknym, akwarelowym stylem graficznym, która ukaże się 21 maja. System Shock, jedna z najważniejszych gier w całej historii gamingu, została w zeszłym roku przebudowana od podstaw, a 21 maja gracze konsolowi będą mogli doświadczyć jej przerażającej nowej formy. Ten kultowy horror z perspektywy pierwszej osoby, który bezpośrednio zainspirował takie tytuły jak Bioshock, rozgrywa się na stacji kosmicznej, która została przejęta przez wyjątkowo wrogą sztuczną inteligencję. I nie mam tu na myśli tworzenia fałszywych zdjęć i plagiatowania esejów historycznych. Shodan to raczej budowanie armii zmutowanych cyborgów i chęć przejęcia kontroli nad Ziemią. Remake doskonale podkreśla, dlaczego System Shock jest takim klasykiem, jednocześnie dostosowując go do współczesnych gier dzięki grafice HD, imersyjnemu dźwiękowi i odświeżonemu sterowaniu. Podczas gdy strzelanki typu Twin Stick to zazwyczaj szalona szybka akcja, Haunty podąża w zupełnie innym kierunku. Grając jako duch spragniony wiedzy, będziecie eksplorować dziwny, spokojny świat gry i próbować poprowadzić grupę świecących anielskich postaci do, no, gdziekolwiek zmierzają. Po drodze możecie wykorzystać swoje moce zarówno do walki, jak i rozwiązywania zagadek.
Od dwukolorowej, ręcznie rysowanej grafiki po kojącą ścieżkę dźwiękową i ogólną, upiorną otoczkę, Haunty nie przypomina niczego innego, w co zagracie w tym roku. I trafi prosto do Game Passa 23 maja. Kojarzycie ten fragment w filmach, w którym bohater znika na jakiś czas, a my dostajemy montaż jego treningów, podczas których staje się coraz silniejszy i silniejszy, aż w końcu jest gotowy na wielką konfrontację? To właśnie robił Multiversus. Platformówkowa bijatyka free-to-play od Warner Bros. Była dostępna w fazie beta, ale wersja, która zadebiutuje 28 maja, to zupełnie inna para kaloszy. Gra została całkowicie przebudowana za pomocą silnika Unreal Engine 5 z zupełnie nowym kodem sieciowym, by zapewnić płynną rozgrywkę online, nie wspominając o dodaniu całkowicie nowych mechanik rozgrywki, takich jak parowanie i nowiutki tryb PvE. No i oczywiście możecie spodziewać się nowych twarzy, które dołączą do Batmana, Bugsa i spółki. Zajęcie ostatniego miejsca nie jest zwykle czymś dobrym w świecie wyścigów, ale pojawienie się F1 24 ostatniego dnia maja brzmi jak świetny sposób na zakończenie miesiąca. Najnowsza odsłona serii wyścigowych symulatorów gwarantuje jeszcze bardziej autentyczne doznania z jazdy dzięki opatentowanemu przez EA systemowi Dynamic Handling, który pozwala naprawdę zabłysnąć swoim niepowtarzalnym stylem jazdy. Nawet jeśli ten styl polega głównie na zderzaniu się z różnymi przedmiotami i wykrzykiwaniu niecenzuralnych słów. Oczywiście cała gra została podrasowana tak, by działać w 120 klatkach na sekundę z ray tracingiem, dźwiękiem przestrzennym i HDR10 na Xboxie Series X. F1 24 oferuje również całkowicie odświeżony tryb kariery dla jednego gracza oraz w pełni cross-platformowy tryb multiplayer dla tych, którzy chcą zawojować świat. Jest kilka tytułów, których nie możemy się doczekać w maju, więc pamiętajcie, żeby zostawić suba na kanale i kliknąć w dzwoneczek, by sprawdzić, w co zagramy najpierw. Trzymajcie się, cześć!